Witam serdecznie na kolejnym wywiadzie z cyklu WarNews.pl i Zła Ambasada. Dziś z nami Marek Meissner. Witam cię serdecznie, Marku. Dzień dobry państwu. Marku, coraz większe napięcia na linii Warszawa-Mińsk. Mariusz Błaszczak przedstawia umocnienia budowane na białoruskiej granicy. Coraz częściej w białoruskich mediach publicznych pokazują temat Polski, tak? Zamieszanie wokół ataku na rosyjski samolot. Białorusini twierdzą, że oficerowie polskiego wywiadu brali w tym udział. Zaostrzenie, dzisiaj się dowiadujemy o zaostrzeniu przepisów dotyczących ścigania zbrodni nazistowskich na Białorusi, a przypomnijmy, że za organizację nazistowską jest odpowiedzialna Armia Krajowa. Marku, co nas czeka w najbliższych dniach? Skąd ta nienawiść Białorusinów do Polski i czego możemy się spodziewać ze strony Łukaszenki? Nie Białorusini, to jest taktyka Łukaszenki, która polega na tym, żeby jak najniższą cenę osiągnąć jak najwięcej samodzielności, a właściwie pola manewru. Pamiętajmy, że Łukaszenka wrócił niedawno. On niedawno wrócił od Chin, tak naprawdę. I on tam pojechał bez wiedzy Moskwy. I to o tym już wiemy. I o tym wiemy, że ta podróż niesamowicie Moskwę wkurzyła. Dlaczego? Dlatego, że prawdopodobnie Łukaszenka usiłował sobie wywalczyć trochę więcej samodzielności z chińskim stempelkiem. I teraz sobie wyobraźmy reakcję Moskwy na to, że być może Chiny będą kłusować w rosyjskim ogródku, za jaki Rosja uważa Białoruś. No to reakcja była taka, że na Łukaszenkę naciśnięto. Naciśnięto. Jak naciśnięto, to mamy ofensywę w naszą stronę, no bo wiadomo, Polska jest takim poręcznym wrogiem i od czasów historii z granicą wiadomo, że tego typu działania ze strony białoruskich służb są cały czas kontynuowane. Te działania będą kontynuowane, to się będzie działo, ale pytanie, czy dojdzie do jakichś ostatecznych prowokacji na granicy. Ja bym tego nie wykluczał, ale tu bym wykluczył wszelkie przekroczenie cienkich czerwonych linii. Dlaczego? Dlatego, że zarówno Rosji, jak i Białorusi na tym nie zależy. Proszę państwa, jest taki gatunek muchówek, który sobie siada na osach, składa jaja, i larwa tej muchówki po prostu wyżera osę od wewnątrz. I to jest, proszę państwa, najlepsza metafora tego, co Rosja robi z Białorusią. Ona jest taką muchówką. Ona teraz tak naprawdę wyżera Białoruś od wewnątrz, bo spójrzmy na to z punktu widzenia Rosji. Przecież oni tam mają tak doskonałe bazy, doskonałe centra treningowe, mogą szkolić swoich mobików, oficerów, podoficerów, oficerów rezerwy i to oni to robią pół darmo. Dlaczego? Dlatego, że cały czas to się opiera na wikcie i opierunku białoruskim. Dlaczego oni to mają zmieniać? Po co oni mają Białoruś wtrącać w jakąś wojnę, która im samym dołoży nowego przeciwnika i to rzeczywiście byłoby NATO, czy rzeczywiście byliby Ukraińcy? Będzie trwała ofensywa kopniaków, ale czerwonej linii nikt nie przekroczy. Z tym, że to będzie dla nas przykre. Oni rozwijają narrację o AK jako nieomalże nazistowskiej, prawda, armii i jeszcze do tego dodatkowo usiłują dosztukować UPA. No to są paranoje propagandy. To nas może wkurzać. To nas może straszliwie denerwować. Ale pamiętajmy, dlaczego to jest robione. To jest robione po to, żeby Łukaszenka zyskał pewną swobodę manewru. On już próbował tego z Chinami i jak widać, częściowo mu się udało, bo gdyby mu się nie udało, to Rosja by to pominęła milczeniem. Tymczasem nawet turbopatrioci to zauważyli. Artiom na kanale Stalingrad powiedział, no to co to teraz zrobimy, skoro Białoruś poszła po prośbie do Chin? Pamiętajmy o jednej rzeczy. Turbopatrioci zostali ostatnio zaproszeni na Kreml.
Marku, a nie jest tak przypadkiem, doskonale wiemy z historii, jakie były początki Łukaszenki. On potrafił kilka razy Putinowi się postawić. Pamiętamy te konferencje, jak on wręcz tak troszeczkę Putina karcił z tego, z powodu, że Białoruś ma podobne ceny gazu do tych niemieckich. Łukaszenka tak wtedy przynajmniej balansował między Europą Zachodnią a Rosją, budując tą swoją niezależność. Czy teraz tego jego gwarantem takiej, powiedzmy, niezależności między Rosją staje się Pekin? Może to nastąpić. Pamiętajmy o jednej rzeczy. Rosja zrobiła straszliwy afront Chinom. W jaki sposób? Pamiętasz może, że 3 tygodnie temu był top diplomat chiński Wang Yi, prawda? Był. Teraz tak to się okazuje. Teraz się nagle okazuje, że Xi ma jechać w marcu do Moskwy. Znienacka. A co to znaczy? To znaczy, że ten top diplomat nie załatwił tego, co powinno zostać załatwione, czyli został przez Rosjan po prostu zlekceważony. Chińczycy czegoś takiego nie lubią bardzo. A pamiętajmy, że to Rosjanie idą do nich po prośbie, bo tu nie chodzi o żaden sprzęt. No nie zobaczymy ZTZ-99A na polach Ukrainy i nie zobaczymy tam WZ-506. No nie, ale amunicja tak. Girkin, cała ta frakcja turbopatriotyczna to wręcz jęczy. Nie damy rady bez chińskiego lendlizu. A tu o co chodzi? O amunicję wielkokalibrową, średniokalibrową. Przede wszystkim Korea już ponoć jakieś kontrakty zostały dopięte z Kimami na tą amunicję. No zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Ostatnio taka duża dyskusja się rozwinęła na temat amunicji na Telegramie i tutaj się wysypało bardzo dużo zdjęć. Wysypało się bardzo dużo zdjęć z magazynów głębokiego składowania, które stanowią taką moją wewnętrzną pasję. Otóż się okazało, że tam wiele amunicji jest kategorii drugiej, kategorii trzeciej. Kategoria druga to jest można z dużymi zastrzeżeniami używać, natomiast kategoria trzecia amunicja niebezpieczna do użytku bojowego. I tam było widać kasety amunicyjne, gdzie amunicja była rdzą zespojona ze sobą i z kasetą na tych zdjęciach. Także widać wyraźnie, że z tą amunicją u Rosjan jest naprawdę się zrobiło tak sobie i teraz ostatnio te narzekania Prigozina na temat tego, że jego artyleria, czyli no bądźmy szczerzy, była artyleria DRN, LRN, wcale nie jest zasilana, czyli to oznacza, że tak naprawdę no to mamy problem po prostu dostaw. Bo w jaki sposób Rosjanie załatwili sprawę tego, że nikt łącznie z wywiadami zachodnimi nie zdołał rozpoznać przygotowań artyleryjskich do ataku na Bachmut, tudzież na inne. Ale Marku, sam pewnie zauważyłeś, że coraz mniej, jeszcze kilka miesięcy temu to obserwowaliśmy masę tych filmików jakichś tam powiedzmy sprzętu kierującego się na terytorium Federacji Rosyjskiej, choćby z Białorusi, mnóstwo artykułów gdzieś o sprzęcie jakiejś amunicji irańskiej, mundurach Korei Północnej. Coraz mniej jednak tego artykułu, czy co możemy się spodziewać, że jednak takie problemy zaopatrzeniowe armii rosyjskiej będą coraz większe, bo na przykład jeszcze chyba wczoraj Litwini, wywiad litewski dał taką informację dość ciekawą, że według ich danych Rosjanie są jeszcze przynajmniej przygotowani na 2 lata takiego konfliktu, który mamy dziś. To znaczy pytanie w tym momencie, jakiej intensywności konflikt, bo czy to jest konflikt takiej intensywności jak w tej chwili, gdzie trwają boje, no powiedzmy sobie szczerze, o obszar wielkości powiatu naszego, czy też to mają być walki pełnoskalowe na szerokim froncie, prawda? Bo jeżeli to ma być konflikt o takiej intensywności, że mamy wielkie boje o obszar wielkości, no połowy dawnego województwa skierniewickiego, no to faktycznie to może być na jakieś 2 lata. Ale jeżeli chodzi o konflikt na dużą skalę, teraz mamy na przykład jeremiady, że
Ukraińcy szykują ofensywę w Zaporożu. Jakieś informacje wyciekają, że w okolicach Hulajpola jest 40 tysięcy Ukraińców, prawda? No to jest pytanie, jak to wygląda w rzeczywistości. Czy to jest gra operacyjna ukraińskiego wywiadu, czy rzeczywiście tam się coś zbiera, ale jeżeli Rosjanie byliby przygotowani na taką ofensywę, no to nie byłoby tego, nie byłoby tej paniki. Marku, zresztą... ale ja bym chciał jeszcze wrócić do jednej kwestii, byśmy wrócili chwilkę jeszcze do naszego wschodniego sąsiada, do Białorusi. Marku, bo dużo było w ostatnim czasie tych artykułów o takim zaangażowaniu Warszawy w tą działalność opozycji białoruskiej. Pojawiły się informacje o tym tworzonym, czy już utworzonym jakimś tam korpusie paramilitarnym białoruskim. To też oczywiście wykorzystują Białorusini. Jaka w twojej ocenie jest moc białoruskiej opozycji? Czy my rzeczywiście możemy w dobie dzisiejszego tego, powiedzmy, zaangażowania wojsk Federacji Rosyjskiej na Białorusi mówić o powtórzeniu jakichkolwiek działań opozycyjnych na terytorium samej Białorusi? Czy będziemy po prostu takim, ta opozycja będzie cały czas takim rządem na uchodźstwie, czy w Wilnie, czy w Warszawie? Raczej tak, dlatego że przez 2 lata służby zarówno białoruskie, jak i rosyjskie zdążyły tą opozycję spenetrować i w dużej mierze uciszyć albo powyrzucać. Przynajmniej ta ustawa karze śmierci. Tak, to jest wybitnie ustawa kagańcowa. Wątpię, żeby ktokolwiek z niej korzystał, za duży szum, ale ma służyć jednemu: wymrozić całkowicie aktywność opozycji na samej Białorusi. Znaczy powodować, że gdzieś tam z tyłu będzie strach, a co z moją rodziną, co z moimi dziećmi, co się stanie. No cóż, jest to możliwe, ja się nie dziwię tym ludziom, że oni się boją. Jest to możliwe, że ta działalność będzie działalnością na uchodźstwie, ale nawet taka działalność na uchodźstwie może przysporzyć zarówno Łukaszence, jak i samej Moskwie bardzo dużego bólu głowy. Czyli co, rząd na uchodźstwie przez najbliższe i co, budujemy, ale czy to ma w ogóle sens? Pytanie, bo my patrzymy na Białoruś, a w tej chwili Białoruś jest funkcją Moskwy. Im bardziej się Moskwa będzie osłabiała, tym większe będą tendencje odśrodkowe na Białorusi. To nie jest tak, że to jest teraz taki wydzielony kawałek i Łukaszence się udało zrobić z tego monolit. No Łukaszence plus Moskwie. Im bardziej się Rosja ale Marku, będzie w takim osłabiała razie co, patrzymy na choćby będzie... raporty, nie wiem, Instytutu Badań nad Wojną, który mówi, że prawdopodobnie za, nie wiem, 4-5 lat będziemy mieli już taki dokończony proces wchłonięcia Białorusi przez Federację Rosyjską? Czy jednak zachowają spójrzmy tą jakąś... Spójrzmy na to tak... powiedzmy z pewnym sceptycyzmem, czy 25 lutego 2025 roku ty i wszyscy inni powiedzieliby, że wojna potoczy się w ten sposób, w jaki się potoczyła? Nie. No to kto może przewidzieć, co się stanie z Białorusią i z Moskwą za 4-5 lat? No ludzie, toż przecież mamy sytuację tak płynną, że nie możemy powiedzieć, co będzie za 3 miesiące. Tu warto posłuchać Deripaski. Deripaski, który się, w końcu człowiek Putina i to zaufany, który naraz się stał potwornym pesymistą w kwestii operacji specjalnej, w kwestii gospodarki rosyjskiej. Moim zdaniem klucz do wojny leży w rosyjskiej gospodarce. Im bardziej będzie ulegała destrukcji, fragmentacji, tym bardziej będzie się to odbijało na froncie. Gospodarka wojenna Rosji nigdy za bardzo ZSRR i Rosji nie wychodziła. Pamiętajmy, że Rosjan ZSRR uratował Lend-Lease, prawda? A teraz, przepraszam, Lend-Lease chiński, no to tak nie bardzo. No co, amunicja, ta jedna, druga, wyobraźmy sobie rosyjskich żołnierzy jedzących chińskie racje żywnościowe. No to jest bardziej niż abstrakcja.
Marku, wspomniałeś, że nie wiemy, co będzie tak naprawdę z Białorusią za 3 miesiące, a co dopiero za 3-4 lata. Dokładnie. Ale spójrzmy trochę jeszcze na konflikt ukraińsko-rosyjski, na tą wojnę z takim troszeczkę, wybiegnijmy troszeczkę do przodu. Co według Marka Meissnera może się zrobić? Bo my tak naprawdę od stycznia słyszymy tak naprawdę dwie wersje. Jedna, czekamy na pogodę, na mrozy, będą duże mrozy, ułatwi to powiedzmy ruchy wojsk, wielka ofensywa. No na razie tego nie ma, tak naprawdę słyszymy tylko o Bachmucie. Dwa, to trzeba przyznać, zwiększenie tych dostaw i ich prędkości sprzętu na samą Ukrainę od zachodnich sojuszników. Mamy przykład Polski, dostarczyła czołgi, Amerykanie według pewnych danych i, znaczy no, danych pewnych, pokazują, że znacznie przyspieszają dostawy swoich sprzętów. Niemcy, Portugalia, Hiszpania, ta koalicja czołgowa dostarcza ten sprzęt. Ruszyły. Czy my możemy mówić rzeczywiście o tej ofensywie, o której słyszymy już tak naprawdę od kilkunastu tygodni? Ludzi trzeba wyszkolić. Sprzęt trzeba przejąć. Trzeba, żeby ludzie byli wyszkoleni nie rudymentarnie, ale przynajmniej na jakimś takim poziomie. Jest taki ładny poziom, który nazywają Amerykanie regulars. No więc to muszą być regularsi ukraińscy, prawda? I tutaj to zajmuje czas. W tej chwili co się udało Ukraińcom? Udało się to, co się w języku wojskowym nazywa skanalizowanie wysiłku operacyjnego na wąskim odcinku taktycznym. No to mamy, no, boje o Bachmut i okolice. Szojgu już oświadczył, o Bachmut musimy walczyć, bo to jest niemalże zawias naszej ofensywy. No skoro tak, no to Ukraińcy muszą Bachmut bronić, prawda? No, Załański też, pamiętaj, tydzień temu to spięcie Syrski takie było. To samo, tak, Syrski przecież powiedział to samo. No to co, bronimy, prawda? Ale co zaraz nastąpi? Ano trzeba na prognozę pogody spojrzeć. Zaraz się zacznie okres deszczów. Deszczów, ciepłych deszczów i tak dalej. Jaki jest nacisk jednostkowy czołgu typu T-72 gąsienicy na grunt? Plus rodzaj podłoża na Ukrainie. Rasputica. Wystarczający, żeby się ten czołg zakopał do połowy. A z wozami specjalistycznymi, inżynieryjnymi, to jest coś tak u Rosjan krucho. Także ryzykować za bardzo nie będą, pojawi się mniej czołgów, mniej BWP. Już tutaj widzimy tutaj zmianę taktyki rosyjskiej, czyli ataki grupami szturmowymi. To są grupy wielkości plutonu, półkompanii, samodzielne, dosyć dobrze uzbrojone, ale mimo wszystko są to grupy, które korzystają ze wsparcia artyleryjskiego, ale rzadko kiedy pancernego oraz BWP. I to się będzie w miarę posuwania się, że tak powiem, wiosny, to będzie coraz bardziej widoczne. I myślę, że te ataki, te walki o Bachmut będą trwały. Nawet jeżeli Ukraińcy się wycofają z Bachmutu, nawet jeśli Rosjanie zdobędą Bachmut, to nie zyskają nic poza wielkim salutem kremlowskim. Dlaczego? Bo za Bachmutem są wzgórze. Tych wzgórzy Rosjanie nie kontrolują, tam są silne pozycje ukraińskie i będzie bardzo trudno stamtąd Ukraińców wyprzeć. A kto kontroluje wzgórza, tak naprawdę ma oko na jakieś 10 km w głąb pozycji rosyjskich, czyli na cały Bachmut. No to co? Marku, ja nie miałem o to pytać, bo ten temat jest naprawdę wałkowany, ale mnie to interesuje i zapytam ciebie o twoją opinię. Co z tymi Wagnerowcami w Bachmucie? No dzisiaj w nocy informacja, że ich odcięli od komunikacji, że nie ma kontaktu z Ministerstwem Obrony Federacji Rosyjskiej. O co tam chodzi? Ale to już jest czwarty dzień. Czwarty dzień tego typu jeremiad. Pamiętajmy, że 4 dni temu Prigozhin oświadczył, że jeżeli nie dostanie osłony flanki, to po prostu Ukraińcy mu wejdą we flankę i zrolują całkowicie pozycję aż do odcięcia pierwszego rzutu motostrzałków od północy atakujących Bachmut. No co to znaczy? To znaczy, że znowu Wagnerowcy są w okolicach Jachidne, gdzie już raz byli. A przynajmniej częściowo, bo z drugiej strony mamy te filmy, gdzie oni pokazują, że zdobyli wschodni Bachmut, a to widać, że po tym czołgu słynnym widać, że oczywiście wschodni, ale ten do Bachmutki, czyli już
zajęty, czyli znowu propaganda. O co tu chodzi? Chodzi o wymrażanie Prigozina. To się stało po Soledarze. Po Soledarze, które praktycznie zdobyły jednostki motostiełków i WDW, a zebrał samą śmietankę zebrał właśnie Prigozin, aż do spotkania z Kiriłem. Moim zdaniem to spotkanie z Kiriłem było jednym tym, o jeden most za daleko i wtedy na Kremlu zapadła decyzja, że Prigozina odcinamy, bo robi się zbyt medialny. I Wagner się też zrobił zbyt medialny. Zauważmy, że pojawiają się tutaj plotki o tym, że PMC Patriot będzie działało i o tym, że będą tworzone milicje jeszcze innych nawet ministerstw, ale już nie Wagner. Wagner został odcięty od bazy rekrutacyjnej. Marku, Wagner to tak humorystycznie zapytam. Stały. Kojarzysz to zdjęcie sprzed lat Stalina z Jeżowem? To o tym samym tak, możemy teraz mówić? Tak, możemy mówić o tym samym. Możemy mówić o tym samym i ja myślę, że tutaj nawet nie będzie wykasowania. Tu będzie podmianka. Tu będzie podmianka na jakiegoś bardziej interesującego z punktu widzenia Kremla, powiedziałbym bardziej sexy, prawda? Jakiegoś kolejnego oligarcha. Ale to on naprawdę im tam napięte nadepnął? Wyżej swojej ligi. Ale to naprawdę on im tak nadepnął napięte, że tymi swoimi, powiedzmy, więźniami... Soledar. Ja myślę, że Soledar się zrobił takim point of no return, bo on tutaj się pokazał jako zdobywca, pokazał się z hierarchami cerkwi, co było zarezerwowane do tej pory tylko dla kremlowskich, albo dla samych top oligarchów, albo dla Gierasimowa z Szojgu. Warto posłuchać Girkina czasem, Girkina z Kwaczkowem, bo oni już miesiąc temu powiedzieli, że pierwszą robotą Gierasimowa z Szojgu będzie po prostu likwidacja za bardzo rozrośniętego Wagnera. No mieli rację, oczywiście, że tak. To miała być przecież pomocnicza milicja głównie do załatwiania brudnej roboty w Syrii. Jak okazało się, że nie ma ludzi na Ukrainę, to chętnie ich przyjęto, ale kiedy za bardzo zaczęli grać w nie swojej lidze i zaczęli się pokazywać wręcz jako zdobywcy Ukrainy, no to oczywiście była robota Prigozina. No to okazało się, że trzeba to zlikwidować. Jeszcze jedna ciekawostka. Czy wiesz, że Prigozinowi taki duży cios w plecy zadał tak naprawdę Zachód? No, są sankcje personalne, prawda? Są sankcje personalne. Teraz te sankcje personalne obejmują także rodziny oligarchów. Otóż wyobraź sobie, że uczyniono jeden wyjątek. I to wyjątek był włosko-francusko-niemiecki dla jednej osoby, dla matki Prigozina. Stwierdzono, że ona nie miała bezpośredniego związku z interesami syna, co jest oczywiście bzdurą absolutną, powiedziałbym językiem staropolskim, bałachem stuprocentowym, ale oligarchowie na Kremlu bardzo to źle przyjęli, bo ich matki są dalej pod sankcjami. Matki, żony, rodziny. A tu proszę, zrobiono wyjątek. Oczywiście dla samej Prigozinowej to nie będzie żaden bonus, tam żadne pieniądze duże nie popłyną, ale no ja to odbieram jako taką wybitnie złośliwą operację humintu. Marku, serdecznie Ci dziękuję za poświęcony czas. My oczywiście Rosjanom z całego serca życzymy, żeby tych konfliktów wewnątrz ich środowiska było jak najwięcej. Dodam jedno, o czym pewnie ani nie wiesz Ty, ani nie wiedzą nasi słuchacze oraz czytelnicy. Otóż wyszło rozporządzenie, tak, wyszło takie rozporządzenie, że od 30 czerwca 2023 roku wszystkie hotele i wszystkie centra wypoczynkowe w Rosji mają dysponować pełnym asortymentem jedynie rosyjskich alkoholi. O proszę. No to mamy, będzie impreza u Rosjan. Bardzo duża impreza, a Johnny Walker, bye bye.
Ach, no to chyba też temat ciekawy z Pawłem, naszym kolegą, do porozmawiania. Mamy nadzieję, że to kolejny taki proces do całkowitego, powiedzmy, zamknięcia się albo ogrodzenia Rosji wielkim murem. Niech korzystają ze swoich dóbr, z tych podrobionych Coca-Coli, z tych produktów z podrobionej Ikei. Marku, jeszcze raz Ci serdecznie dziękuję za poświęcony czas. Mam nadzieję, że niedługo jeszcze sobie porozmawiamy. Moim i Państwa gościem oczywiście był Marek Meissner. Odsyłamy na media społecznościowe Marka, gdzie po prostu możemy znaleźć masę ciekawych informacji, a Państwa zachęcamy do subskrybowania naszego kanału i wsparcia nas na Patronite. Dziękuję Ci, Marku. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Do widzenia.